Moi drodzy, wszystko to, co zobaczycie w dzisiejszym odcinku, zostało zrealizowane we współpracy z JTB, czyli Jordan Tourism Board. Oglądajcie. Szanowni Państwo, jestem niezwykle podekscytowany. Tak jest zawsze, kiedy przyjeżdżam w jakieś miejsce po raz pierwszy, a w dodatku jest to miejsce, które od dawna było podróżniczym mym marzeniem. No i właśnie to marzenie spełniam. Bardzo komfortowa podróż. Wsiadłem rano w Krakowie w samolot i po 3 godzinach z okładem jestem na miejscu. Tak naprawdę ten program dopiero teraz się zaczyna, bo powiem wreszcie, co to za miejsce. Oto Amman, czyli stolica Jordanii. Kraju, którego pełna nazwa, oficjalna nazwa to Haszymickie Królestwo Jordanii. Kraju niezwykłego, kraju pełnego wspaniałych pamiątek, kraju przyjaznego turystom, kraju, który jest z pewnością jedną z najważniejszych wizytówek całego arabskiego świata. No i historia tego miejsca, tego kraju, to również historia ludzkości. Amman, stolica, ale to miejsce jest wymieniane w Starym Testamencie, mianowicie Rabat Amon, stolica Królestwa Amonitów. Będę o tym wszystkim dzisiaj mówił. Mam nadzieję, że słów i wiedzy mi starczy, emocji starczy mi z pewnością, a na razie niczym gazela przeskakuje murek. Przez sekundę myślałem, że już tu kiedyś byłem, ale zorientowałem się, że to mi po prostu przypomina Jerozolimę, w której rzeczywiście byłem. A jeśli już o Jerozolimie mówimy, to do roku 1967, czyli do wojny sześciodniowej, wschodnia Jerozolima była częścią Jordanii. Zresztą leżące w Jerozolimie dwa święte miejsca, kopuła skały, święta dla wyznawców islamu oraz Bazylika Grobu Świętego, święta dla wyznawców chrześcijaństwa, w dalszym ciągu są pod pieczą i kuratelą miejscowych monarchów, ponieważ Haszymidzi szczycą się również tytułem opiekunów chrześcijaństwa. Mówiłem, że patrzę na to z wysokości. Mówiłem o falistości terenu. Tak, Amman był pierwotnie jeszcze jako Rabat Amon, założony na 7 wzgórzach, tak jak Rzym. I na tym wzgórzu była kiedyś cytadela. Więc mamy tutaj również ślady z czasów biblijnych, z czasów amonitów, ale również pozostałości po kolejnych gospodarzach tych ziem. No, niebagatelnych gospodarzach. Grecy, Rzymianie, Bizancjum, Kalifat Arabski, Turcy. Ci akurat tutaj niczego nie zostawili, bo w czasach tureckich to była jedynie maleńka osada, miejsce podupadło. No ale zostały takie rzeczy. To jest jakże imponujący fragment ruiny. No ale daj nam takich ruin więcej, świątyni Herkulesa. A skoro jest to świątynia Herkulesa, no to jest to świątynia podwójna, no bo może być równocześnie świątynią Heraklesa. Maleńki fragment ziemi, niezwykła kondensacja bezcennych skarbów historii i archeologii. Maleńki fragment ziemi, mam na myśli tylko to wzgórze. Mówiłem o amonitach, mówiłem o rzeczach biblijnych, ale mamy tutaj na przykład miejsca pochówków z epoki brązu, 23 stulecia przed Chrystusem. Naszą opowieść historyczną skończyłem wcześniej na czasach Imperium Osmańskiego. No wtedy
To miejsce, mówię o dzisiejszym mieście, było maleńką wioseczką. Wówczas rozwijał się raczej Damaszek. Ale wybuchła pierwsza wojna światowa i Francuzi oraz Brytyjczycy zawarli tajny pakt, przewidując klęskę Imperium Osmańskiego, w którym niejako podzielili między sobą Bliski Wschód. Francuzom miał przypaść w udziale Liban oraz Syria, a Brytyjczycy zapragnęli Iraku, dzisiejszego Izraela, dzisiejszej autonomii palestyńskiej i dzisiejszej Jordanii. I w 1921 roku Wielka Brytania z ramienia Ligi Narodów otrzymała mandat do rządów w Palestynie. Tak się wówczas generalnie wszystkie te ziemie nazywały. Mówię o terenach dzisiejszego Izraela, autonomii palestyńskiej i Jordanii. I podzieliła te ziemie na dwa fragmenty. Pod swoim bezpośrednim zarządem zostawiła sobie dzisiejszy Izrael i dzisiejszą autonomię i utworzyła autonomiczny Emirat Transjordanii. To są właśnie jordańskie pierwociny, ale tutaj można przeskakiwać o całe tysiąclecia, no bo wystarczy kawałek przejść, by natknąć się na coś takiego. Wsiadamy w ten samochód, który nas teraz do przeszłości przewiezie, albo też tak jak Tytus, zrobimy odklik i w głęboką przeszłość się przeniesiemy. Co to jest? No to są trzy palce, bo tylko tyle zostało z posągu, który wyobrażał Herkulesa, rzymskiego posągu. Ale zobaczcie, jakie to są wielkie paluchy. Widząc to, człowiek ma wyobrażenie, jaki to musiał być gigant. No i w ogóle to wszystko to jest jedna wielka, gigantyczna krynica historycznych mądrości. Teraz zobaczycie, jak naprawdę maleńki fragment ziemi to jest i jak pełen jest on niezwykłych skarbów. No bo właśnie w tych zboczach, po tamtej stronie tej rozpadliny, mamy owe pieczary pochówkowe z epoki brązu. Tam znana wam już świątynia Herkulesa. No ale tutaj coś, czego jeszcze nie widzieliście. Mianowicie Bazylika Bizantyjska z VI wieku po Chrystusie. No dobra, przypomnę szybciutko. Cesarstwo Rzymskie podzieliło się na część zachodnią i wschodnią. A ponieważ jesteśmy na wschodzie, na Bliskim Wschodzie, przypominam, no więc te ziemie przypadły w udziale Bizancjum. Bizantyjczycy, którzy też byli w pewnym sensie Rzymianami, korzystali z rzymskiej spuścizny, więc te kolumny są wcześniejsze. Użyli gotowego budulca i przerobili pogańską świątynię, świątynię sławiącą rzymskie bóstwa na chrześcijańską, bizantyjską bazylikę. Przypominam, VI wiek po Chrystusie. Przeszliśmy 100 metrów, ale przenieśliśmy się o 2 stulecia do przodu. No więc jesteśmy teraz w 8 wieku naszej ery. To jest sala powitalna, fragment pałacu kalifa. Jesteśmy już w epoce kalifatu, w epoce dynastii Umajadów. Cofnijmy się jeszcze o 100 lat. Uwielbiam się historycznie wywnętrzać. Otóż 7 wiek, 100 lat po zbudowaniu tej bizantyjskiej bazyliki, bizantyjskie wojska dostają wielkiego łupnia w bitwie nad rzeką Jarmuk. Jordania, Syria, tamte okolice. Granica jordańsko-syryjska, potem w Syrii, część w Jordanii. I te ziemie zajmują Arabowie. Powstają kalifaty. Jak rzekłem, pierwszy był umajacki. Tylko kopuła jest nowa. Reszta dawnej sali audiencyjnej pałacu kalifa
przetrwała do naszych czasów w stanie niemal nienaruszonym. Te niezwykłe dynastie, Umajadzi, Abbasydzi, Fatymidzi, Ajubidzi, a w końcu Mamelucy albo też Mamelukowie, jak wolicie, to jest doprawdy heca, bowiem jest to dynastia, którą zapoczątkowali zbuntowani poddani niejako. No ale kres kalifatom położyli Turcy, którzy po prostu zajęli tę ziemię. Jak ja się fenomenalnie przygotowałem, gdybym w szkole się tak uczył, to z pewnością miałbym lepsze stopnie. Ale wy jeszcze możecie. Proszę po kolei wymienić wszystkie miejscowe dynastie. Kto to zrobi, dostanie kawę z kardamonem. Czeka nas co prawda już niebawem niezwykle masywna, tradycyjna miejscowa kolacja, no ale zawsze jak dużo mówię o historii, to robię się potwornie głodny. Wiecie, ile trzeba energii, żeby te wszystkie dynastie zapamiętać, jeszcze wymienić je we właściwej kolejności? No więc kolacja kolacją, ale tutejszy street food, czyli uliczne jedzenie, to jest naprawdę coś. No i zaraz uchylę rąbka tajemnicy, czyli podrę ten papier, byście zobaczyli, co mam. To jest bardzo porządna rzecz. Mianowicie, no oczywiście pita, w tej picie hummus, ale do tego również kawałki smażonego bakłażana, ale przede wszystkim falafel, czyli wiecie przecież, kulki ze smażonej ciecierzycy. Zanim sobie napcham tym buzię, to tutaj czeka coś, z czego całe miasto i cały kraj słynie. No i w ogóle cała Arabia. Kawa parzona, tak właśnie, tutaj powiedzielibyśmy po arabsku, w Turcji po turecku, w Bośni po bośniacku, w Grecji po grecku, etc. Czyli taka kawa, która przygotowywana jest w dżezwie, ale tutaj w tej kawie zawsze jest trochę kardamonu. Za chwilę te fusy osiądą. Na razie malutkie entrée przed kolacją. Wspaniała kompozycja. Nieprzekombinowana. Tahini w humusie, sezam, ciecierzyca, bakłażan, smak oliwy. Takie rzeczy mogę jeść przed kolacją i po kolacji, a nawet w jej trakcie. Niech żyje falafel. Jeśli macie niedosyt miasta współczesnego Ammanu, a przesyt historii, to mówię wam, nie bójcie się, tak, dzień się kończy, ale jutro jeszcze w Ammanie zostaniemy. Na razie dla porządku, ta dzielnica nazywa się Webde i co prawda jest to fragment starego Ammanu, ale taki bardzo cozy, fancy, pełen nowoczesnych knajpek, że opisowo to załatwię. W każdym razie, stąd idziemy na kolację. Słońce zajdzie, no ale nie będę uprzedzał wypadków. Jeśli szukacie tutaj jednej ulicy z wieloma restauracjami, to polecam tę właśnie arterię. Ona się nazywa Rainbow Street, no bo tutaj tęcza się nikomu nie kojarzy źle, wyłącznie dobrze. Jesteśmy w dolnej części ulicy, tam w górnej
same knajpy. No ale ja chcę odwiedzić tylko jedną, dlatego właśnie jesteśmy tutaj. Lokal nazywa się Sufra. Jakże wdzięczna nazwa dla restauracji. Po arabsku oznacza to po prostu suto zastawiony stół. Kuchnia arabska to pewnego rodzaju jedność w wielości. Oczywiście jest mnóstwo dań ogólnoarabskich, znanych w całym arabskim świecie. Ale są też rzeczy, które niezwykle wyróżniają poszczególne arabskie kraje. No i taką rzecz mam właśnie przed sobą. To jest to i to. Mansaf. Jeśli powie się mansaf gdziekolwiek, wszyscy od razu wiedzą, że chodzi o potrawę z Jordanii. W dodatku potrawę prastarą, potrawę, która swoje korzenie wiedzie z czasów biblijnych, z biblijnych czasów trzech królestw. Otóż ludzie, którzy prowadzili nomadyczny styl życia, wędrowali najczęściej po pustyni, nie mieli dostępu do świeżego mleka. Zatem, kiedy zdobyli mleko owcze, to owo mleko solili i suszyli. Do dzisiaj tak się to robi. I mamy takie kulki, wyglądające nieco jak śnieżne kule, już zastygłego mleka i potem to się moczy, odsala, rozpuszcza i w tym gotuje coś, co również kiedyś było zawsze pod ręką na pustyni, bo ludzie wędrowali ze stadami owiec, czyli gotuje się mianowicie w tym wywarze o nazwie dżamit baraniny i podaje się to kiedyś przeważnie na chlebkach, na picie, dzisiaj na ryżu. Towarzyszą temu różnego rodzaju przystawki, ale w samym daniu mamy jeszcze smażone migdały. No i teraz tak, jeśli jemy to pod namiotem, to wszystko jest polewane tym sosem. Polewane, no po prostu tak, po całości, a następnie wszyscy to jedzą rękoma albo też rękami, jak wolicie. Czyli no, tradycyjnie prawą ręką, gdyż lewa służy do obrzędów higienicznych. No i co z tym robią? No zaraz wam pokażę. Pokażę wam to dlatego, że wśród was są tacy, którzy krzyczą na mnie, mianowicie, że oblizuję łapy. Ale za chwilę zobaczą, że łap nie da się nie oblizywać w pewnych sytuacjach, gdyż trzeba sobie tutaj pieczołowicie jedną ręką, a drugą kiedyś trzeba było trzymać tutaj, żeby wszyscy wiedzieli, że się nie dotyka złą łapą jedzenia. Otóż lepi się z tego takie oto kulki. I te kulki wprowadza po prostu do ust. Wiecie, trochę się sfrajerowałem, gdyż zaczynam od ryżu. A przecież tu jest jeszcze klucz programu, czyli baranina. Ale sałatki, przystawki, kiszonki, falafle w końcu. To jest po prostu istna orgia. I teraz zobaczcie, co ja będę robił. Ci, którzy nienawidzicie oblizywania paluchów. Ale to jest dobre. A mięso... Tylko spójrzcie. Gotowane. Ekstraordynaryjna rzecz. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że mądrzy ludzie, nawet w skrajnych warunkach, w trudnych warunkach, w pustynnych warunkach, starają się zaspokoić swoje podstawowe pragnienie. A jednym z podstawowych pragnień człowieka jest pragnienie szczęścia. A co daje szczęście?
dobre jedzenie. Halas. Na dzisiaj halas. Jako człowiek niezwykle kulturalny, kolejny dzień zacznę w teatrze. No ale nie będzie to teatralne przedstawienie, gdyż teatralne poranki są raczej dla dzieci, a ja, mimo niezwykle młodej duszy, dzieckiem już nie jestem. To będzie zwiedzanie i to będzie teatr niezwykły, mianowicie rzymski, drugi wiek naszej ery. Szczegóły w środku. Te wspaniałe kolumny nie należą jeszcze do teatru. Dzisiejszy plac Haszymicki, który z budynkiem teatru sąsiaduje, z budynkiem, z przestrzenią teatru, należałoby prawidłowo powiedzieć, to było kiedyś rzymskie forum. Jeszcze chyba o tym nie mówiłem. To miasto w czasach greckich i rzymskich nazywało się Filadelfia i było jednym z najwspanialszych w tej części świata, więc to forum było po prostu ogromne. No, tych kolumn zostało niewiele, no ale są. A teatr, co ja wam będę mówił, zobaczcie. W dzisiejszych czasach wielkość miasta i jego znaczenie nie jest mierzona ilością teatrów i ich wielkością, ale w czasach rzymskich było inaczej. Zatem, zobaczywszy tylko ten teatr, łatwo dojdziemy do wniosku, że Filadelfia rzymska była niezwykle ważnym adresem. Bowiem ta widownia może pomieścić 6 tysięcy osób. Obok był teatr mniejszy, mniejsza sala, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, choć oczywiście to było również miejsce pod gołym niebem. Odeon, tak się to w czasach rzymskich nazywało i tak się do dzisiaj nazywają różne małe salki kinowe czy też teatralne. Co jest niezwykłego w tym budynku, poza jego formą? Budynku cały czas mówię, choć to nie ma przecież dachu. Niezwykła jest mianowicie akustyka. Mam nadzieję, że to słyszycie, no bo skoro ja sam słyszę tutaj mój głos, to słyszą go pewnie doskonale również zgromadzeni. Przepraszam ich za to, no na szczęście nie afiszowałem swojego występu, więc na widowni nie ma 6 tysięcy ludzi, ale skoro tak dobrze mnie słychać, to teraz historia smutna i pouczająca cesarza Antoniusa Piusa, który właśnie dał impuls do wzniesienia tej budowli. Otóż człowiek ten zmarł z przejedzenia, nażarł się sera potwornie dużo i odszedł. Więc pamiętajcie, nie jedzcie zbyt dużo. Sera również. Rzędy najniższe, te najbliżej sceny, przeznaczone były kiedyś dla patrycjatu i arystokracji, ale specjalnie usiadłem w miejscach dla pospólstwa, ponieważ stąd widać nie tylko scenę, na której zresztą przecież nic się teraz nie dzieje, lecz widać miasto, widać również cytadelę, widać również w oddali świątynię Herkulesa, widać jakie to w czasach rzymskich było cacko. W czasach rzymskich, a w czasach dzisiejszych, co jest niezwykle ważne w każdym arabskim mieście, suk. Suk, czyli targ, to jego dział warzywno-owocowy, choć i akcenty mięsne są tutaj reprezentowane i obecne. No oczywiście baranio jagnięce. Każdy swój towar zachwala. No niby jest tutaj to, co znamy również z Polski, ale niektóre rzeczy się różnią. No bo u nas nie sprzedaje się w ten sposób liści winogron po to, by zrobić małe gołąbki. Można je kupić,
ale nie w postaci świeżej, tylko marynowanej w puszkach. No i akurat mamy sezon na coś, co u nas jest, ale pod nieco inną postacią. I proponuję na tym się skupić. No co to jest na przykład? Sam nie wiedziałem, musiałem dopiero to rozłupać. To jest mianowicie płaszisz, czyli ciecierzyca, młodziutka. To się dusi w oliwie, soli, kropi sokiem z cytryny. Młodziutkie, cudowne, orzechowe. W ogóle ciecierzyca to rzecz wspaniała. Jeszcze jedna młoda rzecz, tu mi się gdzieś rzuciła w oczy. O, jest tutaj. To już pokazywałem w Tunezji. W takiej właśnie postaci, o podobnej porze roku, czyli wiosna. Mianowicie uroczy, zalotny bobik. Bób, ciecierzyca, baranina, że odstępstwo od rzeczy jarzynowych zrobię. To są rzeczy cudowne. Jeśli o mnie chodzi, to samym bobem mógłbym się żywić. Oczywiście z paroma dodatkami. Piękne miejsce. Papryki, świeże zioła. To tylko mały fragmencik tarny. Wyskoczyliśmy troszeczkę poza Amman, mniej więcej 40 minut jazdy autem. Oczywiście czas zależy od natężenia ruchu. Za tymi wzgórzami jest już granica z autonomią palestyńską i tam zachodni brzeg Jordanu. A tutaj, no po pierwsze, cudowny krajobraz, zielono, to już jest ważne, gaje oliwne. No i piękno, takie pierwotne piękno, to jest wizytówka tej części świata, jeśli chodzi o wygląd. Ale nie, przyjechaliśmy tutaj tylko po to, by cieszyć oczy owym pejzażem. Tu chodzi o coś więcej. Kulinaria i nie tylko. Jordańska konstytucja gwarantuje stałe miejsca w parlamencie różnym mniejszościom. Chrześcijanom, druzom, czerkiesom czy czeczenom, ale również gwarantuje stałe miejsca w parlamencie kobietom. I właśnie przyjechaliśmy do tej miejscowości, która nazywa się Orak al-Amir, w sprawie kobiecej, ponieważ mieści się tutaj bardzo słynne, wspierane przez rodzinę królewską oraz przez UNICEF, bardzo słynne, jakbyśmy po polsku powiedzieli, Centrum Aktywizacji Zawodowej Kobiet. Same panie, które uczą się tu różnych aktywności, a niektóre z nich są naprawdę fascynujące. Zacznijmy od najciekawszej z naszego punktu widzenia. Jak już widzicie, jest to kuchnia, bo tutaj właśnie odbywają się zajęcia z tradycyjnej jordańskiej, rzecz jasna, kuchni. Panie gotują, a my możemy z tego skorzystać, gdyż wystarczy tutaj zadzwonić, umówić się wcześniej i można tu przyjechać i na miejscu rzeczy przygotowane zjeść. To, co powstanie, to będzie gotowe za parę godzin, ale mamy tutaj przetwory robione na miejscu. Coś podobnego występuje również w Bośni oraz w Hercegowinie. To jest mianowicie ser, pewnie owczy, który jest marynowany w oliwie. Widzieliście mnóstwo drzew oliwnych. Tutejsza oliwa naprawdę słynie ze swojej jakości nie tylko na Bliskim Wschodzie. Niezwykle ekstraktywny, kozi, świetne. Świetne i w Bośni ten ser jest suchy, a tu są mięciutkie gomułeczki. To jest piękne i mam to przed sobą na talerzu. Mianowicie odmiana takich mini bakłażanów faszerowanych orzechami oraz ostrą papryką. Wszystko marynowane w oliwie. To są domowe oliwki,
No więc każda nacięta, marynowane również w oliwie. Oczywiście nacięta albo roztłuczona, bo trzeba trochę zmiażdżyć oliwkę, żeby ona puściła najpierw goryczkę, a potem żeby przeszła marynatą. To ostre papryki faszerowane serem. No i pita. Można tutaj również wpaść na śniadanie. No już samo to, co mamy w tych słojach, jest dość niezłą przekąską. Mini bakłażaniki mnie bardzo kręcą. Ten orzechowy farsz, jakże charakterystyczny dla arabskiej kuchni. Jest też dodatek octu, trochę ostrej papryki, orzechowy smak i bakłażany, które zwane są mięsem ubogich. Niesłusznie, no bo te różnice w cenach już dzisiaj nie są aż tak wyraźne. Bakłażany, jak się je dobrze zrobi, są jedną z najgenialniejszych jarzyn. Panie przy pracy, ja przy konsumpcji, chociaż na swoje usprawiedliwienie mam tylko tyle, że poniekąd również w pracy jestem. Ale to dobre. Panie tutaj nie tylko gotują, również wytwarzają ceramikę, dywany oraz ręcznie robią papier. Używają do tego między innymi okry, welbami, bananowców czy też palmy. No i taki papier handmade zamieniany jest na przykład w kartki, które również ręcznie są dekorowane. W zasadzie wszystko to, co panie tutaj robią, jest do nabycia, więc jeśli będziecie w Jordanii i szukacie stąd jakiejś odpowiedniej pamiątki, to pamiętajcie, to jest to miejsce. Ręcznie robione rzeczy i w dodatku w słusznej sprawie. A przy okazji można coś zjeść. Niezwykle przyjemny harmider. Ta część miasta nazywa się Wostl Balad, co oznacza dokładnie środek miasta. Jesteśmy bowiem przy jednej z głównych handlowych ulic w starej części Ammanu. No, teraz jest tu spory ruch, mnóstwo ludzi, sklepy, ale wieczorem podobno jest tu jeszcze lepiej. No ale tak się składa, że wieczorem mamy inne plany. Stary Amman taki właśnie ma układ. Nie wszędzie da się dojechać samochodem, no bo są to schody, schody, schody i jeszcze raz schody. Ale każda podróż, nawet tak ekstremalna, jak wspinanie się po schodach, może być optymistyczna, jeśli wiemy, co na końcu tej podróży nas czeka. A tutaj czeka nas coś naprawdę niezwykłego. Moi drodzy, miejsce doprawdy niezwykłe. Restauracja, ale nie tylko. Również szkoła gotowania, no i dom rodzinny. Oto pani Maria Haddad. Hello. Hello for you. How are you? I'm great. Thank you very much. Beit City. This is the name of the place. Does it mean grandmother's house? Yes. So Beit City literally translated means my grandmother's house. Uh-huh. And this is where you are today. Uh-huh. This is where me and my sisters, we used to come when we were young and we used to learn from my grandmother how to cook Arabic food. And that will be a very good example of the very iconic Arabic dish. Yes, yes. Yes. Today, we're making ma'loube, which is a dish that my grandmother used to make and it was perfect. So we're making it, and it's basically aubergines with cauliflower that we fried. Beforehand, yes. And we boiled some chicken. Uh-huh. And chicken is a little bit different, we boil it in Jordan than you do in Poland. And I'll tell you a little bit about it, because we don't put vegetables. Uh-huh. We put spices. Okay. So we're gonna focus a lot on spices. Okay. And so what we do here at Beit City is we give cooking classes. So guests come and they learn how to cook the dishes that my grandmother used to teach us. Great. Yeah. And if I will come here from Poland by plane. Mm-hmm. And Poland is very close. No, so you have to come. 2 hours and a half. Yeah, exactly. So, but you know, you have to know it in advance. I have to contact
I want to come here, yes? So let me tell you, when you want to come to Bitsitti, yeah. What we want to do is make sure that the ingredients are fresh. A lot of the times, me and my kids, we go to our farm on Friday and we pick the aubergines and the cauliflower for the guests to do these dishes. So today we have cauliflower aubergines that are in season, and this is very special. This is a spice we call mixed spice, okay? Yeah. It's a combination of Arabic spices. Here we have in it cinnamon, cardamom, nutmeg, allspice, turmeric, saffron. We even put something we call mastic, and this is like the garam masala. It's similar, of that's what I want to say. The smell is quite similar to garam masala. Exactly. So, you know, when you want to cook some Indian food, you use garam masala or curry. It's the same with this for Arabic food, but in Jordan, we need a lot of cinnamon and a lot of cardamom dishes. What's the Arabic name of this? We call it baharat, mixed spices. Okay. Okay. Rice was soaked before in this water. This is rice that we soaked beforehand for 20 minutes, and we have two different types of rice. So if you see here, we have long grain and short grain. Uh-huh. We mix it together, and then we wash it, and then we soak it for 20 minutes. Curcuma. This is curcuma, turmeric. Now, what we do here is a social business, okay? So we work to help support local women by bringing them here to come and give these Arabic cooking classes, which is what my grandmother was all about. For her, it was very important to empower women. Yeah. And that's what we do here. Yeah. What's that story? I'm gonna tell you about it. So, what the women that work here, they love it, and we started slowly expanding when we first started, because we started working here in 2010. Mm-hmm. And then we realized that a lot of women need some work. So we started working with them to make our spice blends for us. So we have women that make these spices for us. And that's why I want you to understand the ingredients that go in with it. You're teaching and supporting. Exactly. And also, if you can't come, you can buy from our website all of these spices and you can make it at home. Yeah, but come to Jordan. Of course. So, let me tell you a little bit about this. This is like bouillon, okay? Mm-hmm. Give me the back of your hand. I want you to taste it. Mm-hmm. You're a chef. You'll know exactly what's inside here. Yeah, it's a concentrate bouillon powder. Yeah. But you know what it is? It's not. This is a combination of herbs. Here we have onion, garlic, parsley, coriander, mint, saffron, turmeric, and fennel. And salt. And salt, of course. We dry all these ingredients and we blend them together, because I don't want to give my kids MSG, monosodium glutamate. No glutamine. Exactly. So we make this ourselves. Bravo. Thank you. So these are the spices essentially for cooking Arabic food. Mixed spice, Bitsitti stock mix, turmeric. And also I'm gonna add a little bit of cinnamon. If you can do that, let's do half a teaspoon of cinnamon that you can cook with me, chef. It's not an apple cake, so just a bit. A little, yes. And cinnamon also with meat and chicken, it goes very well. It pairs perfectly together. That dish sometimes is prepared with lamb. Yes, bravo, right? Yes. Sometimes it's made with lamb, and sometimes it's even made with fish. This is pepper. Yes, and this is black pepper. Now we're going to add salt. Mm-hmm. Yeah, we always taste your salt before. Oh, you've got Dead Sea. So it's not sugar. You have Dead Sea, you have Red Sea. This is Dead Sea salt. You have a lot of salt. Okay, so now, you see all these spices? Yeah. Please mix them. And while you mix them, I'm going to add my chicken. Okay. At the bottom of the pot. Okay. So maqloube is a farmer's dish. Okay. A long time ago, they used to prepare it using leftover ingredients. Of course. Today, we're making it with aubergines and cauliflower, because if you drive down the street, you will see a lot of cauliflowers being sold. Mm-hmm. Because now is the season for it. So now add just all of these here. The rice, you can put it here. Of course. And by the way, if you're a vegetarian, you can make this without chicken. Of course. Okay. More aubergines for you. Yes, always aubergines are extra. No, aubergines in the past was called of the poor people's meat. Yes. Because the texture is like quite similar like a meat, but I love aubergines. You're right. Okay. And aubergines are very flavorful and they're used a lot in Arabic cooking. Another dish that you were going to eat together, and I want to introduce you to it, it's called fette. Uh-huh. And it's fette means the family of fette, which means broken pieces of bread, like fattoush. So, you know? Fattoush, of course, I know. So we're going to add aubergines, we're going to mix it with a tomato sauce, let it cook, and then add pomegranate molasses. This is so important for you to taste. Let me explain something to the audience in Polish.
jak na razie wszystko rozumiecie, jak myślę, no bo nawet jak nie znacie angielskiego, to przecież są napisy. Ale muszę się wtrącić, to jest melasa z granatów i coś takiego można bez problemu kupić w sklepach z bliskowschodnią turecką żywnością. I just explain where they have to buy pomegranate melasses. Or from our website. What do you think? I love pomegranate. Molasses is so good. Because it's sweet, but also it's sour. Exactly. And this one that you're tasting, I want to teach you something. From wherever you buy, you do like this. This is called the wine test, okay? Yeah. You turn. If you see, wait, I want to show it to the camera. Yeah. If you see that there are crystals, yes, it means there is sugar. Uh-huh. With ours, there is no crystals, can you see? Uh-huh. So always test your molasses to see. I can imagine millions of Poles doing just after the emission, doing that with I the hope jars I'm teaching of, them of molasses. Do, 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 do. Crystals. And for me, I drink it like a shot because it's so yummy. And now? We're going to put it on the fire. Not oven, on the fire. On the fire, direct, okay? Not in the oven. Because you cook it like you were going to cook rice. Okay. Okay? 20 minutes? Even less because it's a very small pot. Even always less. It depends on the size of your pot. Even this is going to take 20. This is 15 minutes and you're ready to eat. Are you hungry? Oh, yes. Yalla, let's go eat. Yalla, yalla, Nasz dobry znajomy z wczoraj, czyli Mansaf, Jamit, tylko o tym opowiadałem, ale nie pokazywałem. Tak właśnie wygląda to solone i suszone owcze mleko, na którego bazie robi się ów sos i w tym gotuje baraninę. To jest smak umami, no ale przecież nie to ma być clue programu, no bo czekamy na maklubę. Makluba is coming. Maria, first it's of all. Coming. Maria is coming. I'm coming with the maklube. I saw you eyeing the jamid over there. Uh-huh. Okay. So remember the maklube that we made? Of course. We're going to flip it. Yes. So you have to count to three. One, yes. Two, three. And we turn. One, two, three. And that will be four. And I'm going to leave it here for a minute. Okay. We make a wish. You tap on it. And then very slowly. Yes, it is. Oh, looks so good. Oh, this is sort of pilaf. It's exactly, yeah. It's pilaf rice, right? Pilaf rice. Yeah. Now look, the other dishes, we made a lot of other dishes that I wanted to introduce you to, okay? Maklube, this is the part that we fight over, okay? I want to show you. Yeah. Oh, caramelized. That must be the best part. The caramelized aubergines. The cauliflower, the chicken, the spices on the rice. Yeah. Ja się nie mogę powstrzymać. Sorry, I have to. Shoo. And? Okay, so I'm gonna show you the rest. Yeah. This is called fettet magdous, okay? Uh-huh. In Arabic cooking, we have something called fette, which comes from the family of fett. If you know fattoush. Fattoush, yes, I know, kind of salad. Exactly. Yes. This is the version of the fattoush that's a stew. Okay. We call it fettet magdous. The essence is bread at the bottom of the pot, you see? Yeah, yeah. And then I cooked it with aubergines that I cooked in a tomato sauce. And then on top, we have the cold yogurt. Yogurt tahini, lime juice, yes, and lemon juice and garlic. Exactly. Yeah. And then the most important thing is the pomegranate molasses. One second. You can't eat it without. As well. Wiecie co? Tutaj ta prezentacja będzie trwała jeszcze bardzo długo. Ja będę starał się oczywiście w antraktach tego próbować. Ale co ja wam będę dużo gadał? No wy tu po prostu musicie przyjechać. 3,5 godziny li tylko. A kulinarnie to jest po prostu czysty raj. I ta melasa. W Starym Mieście mówiłem, że mamy na wieczór zupełnie inne plany. No i za chwilę będziemy je realizować. To już jest nowe miasto, nowa część Ammanu. I przed nami miejsce dla wtajemniczonych, bo trzeba wniknąć pomiędzy parkingi, pomiędzy zaułki, wniknąć wchodząc jeszcze na górę po schodkach, a tam
mam nadzieję, czekają na nas wspaniałości. No nie będę jeszcze zdradzał, bo wiem, co to jest. Dobra, trochę wam powiem. To jest po prostu restauracja. Ale restauracja naprawdę dla wtajemniczonych. Lokal nazywa się K&K. No więc K&K chciałoby się powiedzieć, czyli Kaiserliche und Königliche, no to nie może być zły adres, skoro się tak nazywa. Zwłaszcza, że miejsce specjalizuje się w baranich i jagnięcych podrobach. Rzeczy, których często na stołach, zwłaszcza w naszej części świata, nie zobaczycie. No dobra, to pokazywałem już w Norwegii, bo w Norwegii również barania głowa jest podawana. Ale ta jest nie tylko gotowana, nawet jeśli była wcześniej podgotowana, nie sądzę, to jest przede wszystkim upieczona. Tutaj mamy kiełbaski oraz żołądki w wersji gotowanej. Przytrzymajmy temperaturę, bo tutaj mamy to samo, tylko pieczone. Zatem żołądki baranie, które są nadziewane ciecierzycą, ryżem, wołowiną, przyprawiane, no i upieczone. Kiełbaski, one się różnią od takich kiełbasek z Magrebu, które znamy, no bo te z Magrebu są doprawiane harisą, te nie. W środku dominującą rzeczą jest ryż, więc taka miejscowa kaszanka. To jest coś pięknego, mianowicie ratki baranie. Ratki w sosie z oliwą, z pietruszką. Super. A to są ozorki. Tak. To są ozorki oraz mięso z głów podawane, posypane wcześniej, najczęściej migdałami, czasami mogą to być orzeszki piniowe, to jest uprażone. Do tego domowe, marynowane oliwki, no i naści, wielka inauguracja. Wszystkiego tutaj przed wami nie zjem, bo by to zbyt długo trwało. Żołądek nadziewany, zszyty, o, tak jak mówiłem, w środku ryż, trochę wołowiny, ale aromat tego, w czym to zostało zaszyte, jest niezwykle silny i bardzo przyjemny. Podkręcone nieco kardamonem, cynamonem, pieprzem. No dobrze, to musi być fragment ozorka. Tak. Ja wiem, że mamy często mentalny opór przed jedzeniem tego, ale wierzcie mi, jeśli, no podejdę tu, jeśli w ogóle jecie mięso, to takie części, piąta, ćwiartka, no i na przykład głowa, to są rzeczy znacznie lepsze niż każda polędwica. O, to. Absolutne cudo. Intuicja, wieloletnie doświadczenie, no i cenne rady przewodników. K&K. To nie mogło być kiepskie.